Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałem, przedstawię teraz program redukcyjny. Program, który pozwoli Wam uzyskać wymarzoną sylwetkę na te wakacje. Rozpocznę dzisiaj od pierwszego odcinka. W pierwszym odcinku opowiem o diecie bazowej i o tym, od czego zaczynamy. Cały nasz program będzie podzielony na 5 faz, także oglądajcie mnie za każdym razem bardzo uważnie. Pierwsze 4 tygodnie to dieta bazowa. W czasie tej diety bazowej staramy się przyzwyczaić organizm do stałej podaży kalorii, stałej ilości węglowodanów, białek, tłuszczy itd. I również w tym czasie będziemy starali się rozkręcić trening aerobowy. Każdy z Was oczywiście może robić inną ilość treningu aerobowego w zależności od Waszej pracy, od tego jak bardzo jesteście zaangażowani, ale polecam nie robić cardio ile się tylko da, tylko żeby to sobie zaplanować. Czyli jeżeli mamy 4 tygodnie, to cardio robimy powiedzmy w pierwszym tygodniu 3 razy w tygodniu po 20 minut, w drugim tygodniu powiedzmy 4 razy w tygodniu po 30 minut, w trzecim 4 razy po 40 minut i ewentualnie w piątym 5 razy po 40-45 minut. To jest po to, żeby rozkręcić te cardio do mas. Jednocześnie stosujemy dieta bazowa. Jeżeli organizm się przyzwyczai do jakiejś stałej podaży kalorii, łatwiej nam będzie potem uzyskać zmiany, jeżeli będziemy w stanie coś delikatnie obcinać albo regulować ilości. I teraz tak, dieta bazowa, mówimy tutaj oczywiście bardziej teraz, można powiedzieć, o kobietach, powinna zawierać ogólnie 5 posiłków, tak by było idealnie, i 3 posiłki w ciągu dnia jemy z węglowodanami. Na pewno śniadanie i posiłki okołotreningowe to byłby taki najlepszy moment. Jeżeli mówię o węglowodanach, mówię tu bardziej o takich węglowodanach skrobiowych, czyli ryż, kasza, płatki owsiane, jakieś musli, ziemniaki i tak dalej. Porcję, którą dla Was proponuję, wiadomo, nie znam waszej wagi i tak dalej, waszej sylwetki, to na początek zróbcie sobie coś takiego, że porcja węglowodanów to jest porcja wielkości pięści. Dziewczyna mniejsza robi na mniejszą porcję węglowodanów, dziewczyna większą porcję węglowodanów. 3 posiłki skrobiowe, czyli tak jak powiedziałem, ryż, płatki i tak dalej. Do tego w ciągu dnia można sobie pozwolić na jeden posiłek z owocem i 2-3 razy warzywa. Te warzywa czy owoce możecie sobie łączyć jak chcecie. Do tego w każdym posiłku, albo prawie w każdym, czyli 4-5 razy w ciągu dnia spożywacie posiłek białkowy. Białko, czyli jakieś mięso, chude ryby, chudy twaróg, białka z jajek i tak dalej. Porcja to wielkość dłoni, czyli też im dziewczyna mniejsza, tym mniejsza porcja, im większa, tym większa. Do tego nie zapomnijcie też o tłuszczach. Tłuszcze, zdrowe tłuszcze, czyli w postaci oliwy tłoczonej na zimno, orzechów, awokado i tak dalej. To również niezbędny składnik diety, natomiast staramy się, że powiem, te tłuszcze bardzo mocno ograniczyć. Więc jedna, dwie porcje w ciągu dnia tłuszczu to jest maks. Tłuszcze, jaka ilość? Najlepiej, żeby to było gdzieś w granicach takiej małej, że powiem, łyżeczki, znaczy małej łyżeczki, małej łyżki, jeżeli chodzi o tłuszcze, czyli dwie takie łyżeczki, to jest jedna porcja. Natomiast jeżeli mówimy o orzechach, to bardzo mała garstka orzechów, albo półka awokado, to jest coś, na co możecie sobie pozwolić. Pamiętajcie, pijcie do tego dużo wody, przyprawiajcie sobie jak chcecie, sól jest również bardzo wskazana, więc trzeba też solić tę potrawę, absolutnie nie unikajcie soli. No i co? Stosujcie się do tego wszystkiego, co powiedziałem, przez 4 tygodnie, po 4 tygodniach zaczniemy wprowadzać zmiany, które Wam później powiem. Powodzenia.